Kamil, dziś w ramach treningu rozgrywacie mecz sparingowy z Prochowiczanką Prochowice. Po pierwszej połowie chyba nie możecie być zadowoleni z wyniku i waszej gry. No na pewno nie, mało, że nie zrobiliśmy sytuacji jakichś stuprocentowych, to nie strzeliliśmy bramki. Na pewno jesteśmy niezadowoleni z tego. A z czego wynikają te męczarnie z czwartoligowym zespołem? Nie wiem, no, na pewno jest problem. Na pewno problem w tym, że nie wychodzimy sobie na pozycję. Sami jesteśmy zdani na siebie, jak ktoś ma piłkę, i myślę, że to jest problem. Czy sparing w środku tygodnia przed meczem z Legią może być dla was pożyteczny? Na pewno, no, my powinniśmy przećwiczyć schematy gry z takim przeciwnikiem, a my niestety się męczymy. Pytanie dotyczące twojej osoby. Od dwóch kolejek kibice pytają, co się dzieje z Kamilem i dlaczego nie wychodzisz na plac gry. No, trener wystawia skład i wystawia jedenastkę. Niestety nie jestem przewidziany do składu w ostatnich dwóch meczach. No, robię wszystko, żeby grać regularnie, no i czas pokaże, jak będzie w następnych meczach. A jak się czujesz, w jakiej jesteś dyspozycji? Mimo, że fizycznie czułem się dobrze, miałem dużo głupich strat i na pewno jestem bardzo zły na siebie po tym spotkaniu. Czy jest jakaś optymistyczna przesłanka przed meczem z Legią, który już niebawem na Dialog Arenie? Po słabym występie musi być dobry, także myślę, że to będzie ten dobry w sobotę. Dzięki.